Po coinsy na każdą platformę zapraszam do supercoinsy.pl. Szybko, tanio, bezpiecznie. Wszelkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie wszyscy niezwykle serdecznie. Z tej strony oczywiście Simon, witam was z kolejnego odcinka kariery Manchester City. Jak codziennie, oczywiście, no nie jak codziennie, ale jako co każdy odcinek przed nami oczywiście kolejne dwa spotkania, kolejne trzy spotkania oczywiście, nie dwa. I tak, dzisiaj zagrałem sobie mecz z West Bromwich Albion, z Kopenhagą Lidze Mistrzów oraz z Benjaminkiem, czyli Middlesbrough. Nie jest to oczywiście odcinek, w którym będziemy grali z jakimiś arcyważnymi, ciężkimi rywalami, ale jednak te punkty będą niezwykle ważne w kontekście całego sezonu. I dostaliśmy niestety niepokojącą informację o Sergio Aguero, który rzekomo tęskni za domem, ale miejmy nadzieję, że jednak Kun się rozmyśli i nie będziemy musieli się go pozbywać. Traktujemy tego rywala niezwykle poważnie, dlatego wystawiamy swoją najmocniejszą drużynę, a z Kopenhagą możemy sobie odpuścić, ponieważ mamy tam już niemal pewny awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Jesteśmy już na The Antlers, no i właśnie dzisiaj zaczynamy sobie spotkanie między oczywiście Manchesterem City oraz West Bromwich Albion. Rywal niezwykle ciężki dla nas, ponieważ wiadomo, West Ham będzie grał defensywnie, jeżeli gra oczywiście z taką drużyną stopki i my musimy się przez ten mur przebić. Z jakim skutkiem nam to wyjdzie, no to już zobaczymy spotkanie przy okazji. Tutaj macie jeszcze luknięcie na tabelę, jesteśmy na miejscu 6, West Brom na miejscu 14, ale to o niczym nie świadczy przed meczem. No to zaczynamy. De Bruyne. Z dystansu De Bruyne! Strzał chyba nie było żadnego rykoszetu. Strzał ze słabszej nogi Kevina De Bruyna, ale mija lewy słupek bramki Bena Fostera. Coleman. Gündogan ma miejsce. Gündogan! Niewiele obok słupka. Mogła być naprawdę okazała bramka, ale Niemcowi niewiele zabrakło. No zobaczmy ile. No, kilku centymetrów. O, teraz jest piłka do Gündogana. Gündogan 1-0. Proszę bardzo, Ilkay Gündogan. Kolejna bramka w tym sezonie, chyba już nawet trzecia. No i prowadzimy z West Bromem od 44 minuty. Jeszcze raz powtórka tego zagrania. Rudy kapitalnie wypatrzył tutaj wbiegającego Niemca w pole karne. No i ten nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce. Leroy Sané do Colemana, ten w pole karne. I co? Jest to? Jest chyba Sergio Aguero, no i to jest bramka na 2-0 i to jest już w miarę, podkreślam, w miarę bezpieczna przewaga, ponieważ dwa gole można, no można niełatwo, ale da się odrobić, tym bardziej, że jeżeli jesteś takim nieprzewidywalnym zespołem jak West Brom, ale na szczęście Aguero wykańcza, no i mamy 2-0. To dopiero jego premierowa bramka w tym sezonie, no trochę późno się Kun zabrał za strzelanie bramek. Leroy Sané świetnie się tutaj uwolnił. Nikt go nie goni, jest kapitalnie szybki jeszcze De Bruyne, ale ojej. Złapał jakiś uraz tuż przed oddaniem strzału, niedobrze. Silva do Aguero, 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 strzał i broni Ben Foster. Kąsiwe uderzenie, ale bez problemu broni zawodnik pochodzący z Anglii. No i koniec spotkania, wygrywamy w końcu jakieś przekonujące, bo dawno nie było takiego przekonującego zwycięstwa. Wygrywamy 2-0 z West Ham, nie, jakim West Hamem, oczywiście z West Bromwich Albion, no i możemy się tylko cieszyć. Teraz zaczekamy mecz z Kopenhagą, ale w końcu możemy, mi się wydaje, a nie, nie możemy jeszcze, bo ponieważ nasi zawodnicy wtedy osiądą na laurach, ale zmotywujemy jeszcze bardziej nasz zespół, żeby wypadli oczywiście pozytywnie właśnie w święto, oczywiście w Dzień Wszystkich Świętych w meczu przeciwko Kopenhadze. Oczywiście jak zwykle pora na trening, bo tak jest zawsze oczywiście po meczu u nas. No i nasi zawodnicy poradzili sobie, no w sumie nie najgorzej, bo nikt nie dostał F-ki, ale też również tak, wiem, bardzo poprawnie skonstruowane zdanie, nikt nie otrzymał oceny A. Jak mówiłem, troszeczkę odpuścimy w meczu z Kopenhagą, dlatego właśnie taki rezerwowy skład wystawiam na to spotkanie. Widzimy właśnie Etihad Stadium, który właśnie wyłania się spod kamery, no i dzisiaj oczywiście zmierzą się ekipy Manchester City oraz Kopenhagi. Widzimy już kapitalna oprawa, są flagi oczywiście na środku murawy, no i troszeczkę zamglone trybuny, ale widać, że kibice są, kibice dopisują, no i możemy dzisiaj liczyć na bardzo fajny doping, na to, mimo tego, że dzisiaj nie wszyscy zawodnicy z podstawowego składu, w zasadzie tylko Claudio Bravo jest dzisiaj w pierwszej jedenastce, no ale jesteśmy pewni swego zwycięstwa. No to co, zaczynamy. Delf, kapitalnie, teraz na lewe skrzydło do Klisiego, Klisi. No, teraz nie mam pomysłu co zrobić, ale wbiega jednak Nolito, może on uderzy Nolito, ale strzał, no, do zapomnienia. Silva. Świetnie, to Fernando, ten zamyka akcję i na kapitalnie broni Olsen.
Oj, strzał niebezpieczny, co będzie dobitka? I to jest bramka, no niesamowity kuriozum ta bramka. Nie wiem jak to określić, czy to był błąd Karola Brawo, czy takie niebezpieczne uderzenie. Zobaczymy to najlepiej w powtórce, takie dośrodkowanie, żeby na alibi. Nie wiem, złe ustawienie Karola Brawo też nie pokrył Zabaleta do końca, no zrzemnęliśmy się niewątpliwie, no i teraz musimy gonić ku zaskoczeniu wszystkich. Silva do Fernando, ten do Aubameyanga, Aubameyang, ale nie w ten sposób. Teraz do Aubameyanga, jest tam Dawid Silva, wbiega, Silva, pierwsza piłka i co jest to bramka? Niesamowite szczęście z naszej strony, ponieważ piłka trafia najpierw słupek, potem odbija się od pleców Olsena, no i ostatecznie wpada do siatki. No, sytuacja taka jak w meczu z Polski z Portugalem, kiedy tu Jacek Strzunek zapewnił nam awans na Euro, no ta bramka zostanie zapisana chyba jako samobójcza, no tak jest, no niestety, no ale cóż, gramy dalej. Niebezpieczny, co? Słupek nas ratuje, jeszcze będzie dobitka. Na szczęście włosną siatkę trafia Santander, ale fatalna teraz postawa naszej obrony. Gdzie byli w ogóle stoperzy? Musiał kryć Fernando oraz Zabaleta. Halo. Aubameyang. Sterling. Raheem Sterling. Sterling i to jest bramka. Wejście smoka Raheema Sterlinga. Dosłownie oprowadziłem go dwie minuty temu. No i już wykorzystuje podanie Pierre-Emerick Aubameyanga. Mocny strzał w krótki róg. No i w tym momencie golkiper drużyny gości był bez szans, no lepiej nie dało się tego zrobić. Sterling, Aubameyang i wchodzi Sterling. Sterling musi być 3-1, Sterling 3-1 po meczu. Raheem Sterling, strzelec dwóch bramek, będzie, no nie wiem czy można to nazwać bohaterem, ponieważ no nie jest to rywal z najwyższej półki, jeżeli mamy się bić o wygraną w Lidze Mistrzów. Natomiast widać naszej drużynie już przebudzenie. No i zobaczcie, znowu zrozumienie z Aubameyangiem, strzał z lewej nogi. No i po raz kolejny perfekcyjne wykończenie przez, no, murzajskiego biegacza. Ten do Nolito, wow, mogłem strzelać, ale chciałem jeszcze podać do Aubameyanga. Nie spodziewałem się, że będzie taka sytuacja. No i koniec spotkania, wygrywamy. Pewnie 3-1, no mogliśmy uniknąć tej niepotrzebnej straconej bramki przez właśnie strzale Okore, no ale już zapominamy, to już było, no i najważniejsze jest to, że są pewne 3 punkciki. A więc ostatnie dwa spotkania udane, oba zwycięskie i oba przynajmniej z 2 bramkami na koncie, także cóż, nic nie pozostaje innego jak po prostu kontynuować tą serię w meczu z Middlesbrough, tym bardziej, że jest to oczywiście Beniaminek, więc wypada tutaj oczywiście nie dać plamy, ponieważ takie straty punktu mogą być naprawdę kluczowe w ostatecznym rozrachunku o mistrzostwo i przy okazji nie jestem zainteresowany prowadzeniem reprezentacją Irlandii Północnej. Jako, że teraz mamy przerwę reprezentacyjną i nie zbliża się żadne spotkanie przez najbliższy tydzień, no to możemy wystawić swój najmocniejszy skład. No i jesteśmy już na Etihad, starcie Beniaminka z kandydatem do mistrzostwa, chociaż wiadomo, że Beniaminkowie również potrafią zaskakiwać w swoich pierwszych oczywiście rozgrywkach w najwyższej klasie, no ale jakoś Middlesbrough nie czyni w tym kierunku żadnych kroków, żeby zdobyć oczywiście mistrzostwo, chociaż wiadomo, nie wolno ich lekceważyć. Widzicie, że są na miejscu trzecim obecnie w tabeli, są przed nami, ho ho. Kevin De Bruyne pokazywany, bo od niego będzie bardzo dużo zależało jak zawsze. No i możemy zaczynać spotkanie. Raheem Sterling. Fernandinho, wychodzi De Bruyne, do niego zagrana piłka. De Bruyne! Ależ bomba, jest samo okienko. Zdjął pajęczynę w tym momencie Kevin De Bruyne i mamy 1-0 od minuty 17. Popatrzmy na to jeszcze raz. Sterling zaraz tutaj, Fernandinho ten znalazł kapitalnie. De Bruyne ten z 14 metrów, uderzył tak mocno, że Victor Valdes nie miał nic do powiedzenia. Uderzenie, no klasa światowa. Gündogan, Sané, ma dużo miejsca. Sané, uderzenie, to był strzał, naprawdę. Uwierzcie mi, że ja właśnie nacisnąłem strzał, a on... Ech. Gündogan, Hector. De Bruyne, uderzenie. Victor Valdes paruje piłkę na rzut rożny. Aguero świetnie do Hektora, Hektor w polu karnym, Hektor jest 2-0 i Jonas Hektor po raz kolejny, co znaczy włączenie się akcji do akcji ofensywnej bocznego obrońcy, to właśnie uczynił Niemiec i to nam przyniosło bramkę w 70 minucie. Fernandinho teraz sam, ale nie ma siły, żeby więc może podamy tu do Sterlinga, ten również opatrzył, ale zawinie się do środka, uderzy i ustali wynik spotkania 3-0, Raheem fucking Sterling.
Jak widać, nie trzeba mieć siły, żeby po prostu strzelić bramkę. Sterling był już po prostu na ukresu wytrzymałości, ale wystarczyło mu sił, aby po prostu tak pięknie zawinąć piłkę w samo okienko bramki Wiktora Valdesa i hiszpański bramkarz tutaj był bez szans. No i koniec, koniec, koniec. Wygrywamy bardzo pewnie, bardzo przekonywująco 3-0, więc nie ma tutaj praktycznie już czego podsumowywać. Po prostu powiedzmy, że bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu, jak i w ofensywie, jak i defensywie. No cóż, Middlesbrough kompletnie zdominowane, także cóż, widzicie jeszcze oczywiście trening w tyle. W tym odcinku to już byłoby praktycznie na tyle, jeszcze lukniemy sobie na tabelę oraz, no w sumie na tabelę tylko, bo chcieliście, żebym to po prostu pokazywał, to tak będę oczywiście od tego odcinka robił. A więc w tabeli jesteśmy na miejscu 5, ale widzicie, że Manchester United ma jeszcze 2 mecze do rozegrania. Oni są w plecy względem nas, a my utrzymujemy swoją 5. pozycję. Tracimy troszeczkę punktów do Arsenalu, bo są tylko 3 oczka, ale w czołówce tak ogólnie duży ścisk. No i cóż, w tym odcinku to byłoby już na tyle. Łapka w górę, jeżeli wam się podobało, subskrybujcie kanał, a już tymczasem lecę. Trzymajcie się ciepło, pa pa.